No, panie Adrianie, to nie będzie zwykły mecz na pewno. To jest mecz, jakiego się nikt nie spodziewał. To będzie baraż o utrzymanie w polskiej ekstraklasie futsalu kobiet. Na takie mecze to się czeka latami. Albo nawet całe życie. Ile razy pan w życiu był na takim barażu? Pierwszy raz. Nie no, wygrają dziewczyny, no przecież. No tak, bo tutaj chłopaków mało gra. Większe prawdopodobieństwo, że wygrają dziewczyny niż chłopaki. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! A w meczu tym zagrają, jako goście. AZS, Uniwersytet Warszawski w Olsztynie. Olsztyn zagra. Dziewczyny z Olsztyna. Uniwerek warmińsko-mazurski z Olsztyna. Weź to wypowiedz. Kurwa, no nikt tego nie wypowie. A gospodynie? AZS AWF Warszawa. Bardzo prosto wypowiedzieć. No. Mam. Co masz? No, dawaj. Dowcip czy anegdotkę? Taki wiesz, to mogę odkryć. Kiedyś miałem prawie bliski kontakt z UFO. Czyli anegdotka będzie. Nie, to była to straszna historia, mrożąca krew w żyłach i to w nocy. Ty możesz pojechać. O, patrz pan. Kiedyś, jak parkowałem samochód na parkingu, to raz w miesiącu trzeba było mieć dyżur. No co? Raz w miesiącu trzeba było mieć dyżur, jak parkowałem samochód na parkingu. O kurde, panie, jak one grają. I tak patrzę, tak siedzimy sobie w tej budzie, no bo tam po co tam łazić. I taki kurwa, taki biały, taki słup taki wielki był, nie? Soli. Nie wiem. O. Kurwa, białe coś, ja mówię, co to jest? Wiesz, no pierwszy raz takie coś, wiesz, mi się, wiesz, zauważyło. Poszedłem z tego dyżuru, jak już się skończył, wiesz, zobaczyłem, a to kurwa światło na klatce schodowe. A już myślę, że tak coś, wiesz, kosmici, czy wiesz, coś, się tak. I to koniec. Tak, koniec. O kurwa! Kawał historii to był. Z pogranicza zaświatów nawet. Ale również mam kołysankę niesamowitą. Dobra, na drugą połowę tę kołysankę zostawmy. Będzie dało radę, no. Aj. Toż jeszcze jest coś takiego, ale to takie trochę śmieszne jest. Nie, no jak śmieszne to nie opowiadaj. Nie, to śmieszne to lepiej nie. Jakieś żenujące opowiadaj. No właśnie, śmieszne to wiesz, to. Śmieszne historie to zostawmy innym audycjom. My to zajmujemy się poważnymi rzeczami. Poważne mecze, poważne historie. Zaskakującą puentą. O! Ciekawe, czy tam coś, kurwa. Co tam też UFO zobaczyłeś przed chwilą? Nie, to boisko tam. To prawie jak UFO. No, panie, do przerwy ile? 3-2. 3-2. Niebezpieczny wynik. No. Masz kołysankę na drugą połowę? A jak? Wymyśliłeś kołysankę, tak? Wymyśliłem kołysankę dla dziecka. To tak? Było tak, czekaj. Jak to szło? Nie wiem, może piątaj. Ale się zaczęło! Była sobie raz królewna pokochała grajka. Król grajkowi odciął głowę i skończona bajka. Siedzi sobie wściekły Wojtuś. Jak to było dalej? Krwią zaszły oczęta. Dawaj szybko drugą baję, bo mnie popamiętasz. Kurde, spadnie 4-4. Ja pierdziel. Iskiereczka bardzo smutna zaklaskała w łapki i po chwili popiół został z Wojtusia i chatki. No, ale podanie. Ja pierdziele. Z tego płynie morał dla bajarzy. Z tej powieści płynie morał dla bajarzy. Kurwa, mam na kartce, chcę poczekać, to się wykasuje. Czekaj, co ja to kurwa mam? O. Ja dykam. Morał z tego płynie taki, szanujcie bajarzy, bowiem pożar w waszym domku może się przydarzyć. A jaka brama! Już śpisz. Halo, pan się obudzi. Pierwsza kołysanka bez wulgaryzmu, jaką słyszałem. Bardzo dobra kołysanka jest. To będzie brameczka. Roman, zobaczmy. Ja panu mówię, że to będzie brameczka. O, kurde. Chuj, ja się znam. Musisz się znać na wszystkim? Nie musisz.
Wiesz, jak chcę dupę podetrzeć? Wiesz, no to już wiesz wszystko. No tak jest świat skonstruowany, tak? Tak jest, świat opiera się na gównie. Gówno lubi zabawę, chowanego lubberka. A drużyna gości ma jakiś napis zagraniczny na koszulkach w ogóle, nie wiem czy pan zauważył. Night Hells Olsztyn. High Hells. High Heels. Wysokie szpilki, panie Adrianie. Trzeba się niemieckiego uczyć. Wysokie szpilki? No. Może i tak. A myślałeś, że co? Nie, bo źle mi się policzyło, że... Hells jako, że ten, diabły. I ostatnia sekunda! Yeah! Ależ to było meczycho. To był cały panie, sezon. Wynik końcowy 6 do 4 dla AZS-u AWF i się utrzymały. No teraz musi pan jakoś przeświętować. Co, że się utrzymały? A co, chciałby pan świętować jak spadnął? Nie, ja bym nic nie chciał świętować. Ja też chciałbym zjeść obiad, bo jestem głodny. Zasadniczo i pobieżnie. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Promocja tylko dla pełnoletnich. Fajne chłopaki muzykalne, podrywa lepsze dziewczyny fajne, kupię żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać z dobrej strony.